udział w tym programie przyniósł naprawdę dużo dobrego do naszej rodziny. Ja jako nowy tata nie miałem zielonego pojęcia, jak w ogóle opiekować się dzieckiem, jakie mieć podejście do dziecka i jak reagować na różne sytuacje. A po tych 10, nawet 11 tygodniach, tak jakbym dostał takiego olśnienia, wiedziałem, jak sobie radzić. Oczywiście pomoc otrzymaliśmy też z książki, za którą bardzo dziękujemy. I teraz wprowadzamy to wszystko pomału w naszym życiu. Nie zawsze jest to od razu widać efekty, ale po kilku razach już to widać. No i na tą chwilę po prostu czujemy się lepiej. Tak, uczęszczając do tego programu. Także. Na co dzień też czujemy się tak swobodnie i tak zauważyliśmy, że na pewne rzeczy potrzebny był czas na wprowadzenie niektórych zasad, których nauczyliśmy się na kursie. Niektóre też nie są dostosowane do wieku, ale no Maja będzie już miała 3 latka w styczniu, więc niektóre już będziemy wprowadzać. Ogólnie na co dzień jest nam łatwiej, dlatego że nauczyliśmy się jednej bardzo ważnej rzeczy, że nawet jak nie ma na coś zasady, to jest na to złoty środek empatia. To jest punkt numer 1 i stosujemy to na co dzień i widzimy, jak fantastyczne efekty to przynosi w naszych relacjach. No, nie tylko w relacjach z córką, ale też między nami, bo dużo się polepszyło między nami, bo zasady nie tylko dotyczą wychowywania dzieci, ale też relacji międzyludzkich. W związku, wiadomo, empatia też działa bardzo dobrze. Jedną też taką fajną rzeczą, którą wynieśliśmy z tego programu, to jest dbanie o samego siebie. To jest coś, o czym ludzie bardzo często na co dzień zapominają. Nam też się zdarza o tym zapomnieć. Cały czas musimy przywodzić tak siebie do opamiętania i ja na przykład mam takie postanowienie, żeby każdego dnia robić coś dla siebie, taką małą rzecz, drobną chociaż, żeby to budowało taką moją wewnętrzną siłę, żebym miała z czego dawać swojej własnej rodzinie, a każdego tygodnia jedną taką większą rzecz. I to powoduje, że czuję się wypoczęta i wracam tak na świeżo do swojej własnej rodziny. Chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą, jaką się nauczyliśmy oboje, jest pozytywna dyscyplina wobec dziecka, że nauczyliśmy się, że przemoc nic nie daje. Nawet zwykłe klapsy, jak to się mówi w cudzysłowie, nawet zwykły klaps może przynieść naprawdę negatywne skutki, a taka pozytywna dyscyplina, której się nauczyliśmy, przynosi fantastyczne efekty. Naprawdę polecamy program wszystkim rodzicom.